Czas będzie nasz unikowy telewizyjny prezent na jednego, jednego człowieka spośród tych, którzy wysyłają się SMS-y. 73-203, słowo los, trzeba go wysłać SMS-em. I wszystko się może zdarzyć, proszę Państwa. A ja przypominam, że bawimy się na jednym z najpiękniejszych rynków w Europie. We Wrocławiu nad Odrą, czyli w Polsce nad Wisłą. A nasze towarzystwo to najlepsi z najlepszych. Nie jesteśmy tylko rozgłowni. Kaja, Tilo, Brodka, Zakopauer albo Dub Pistols. To są wystarczające powody do tego, żeby być razem z nami w Sylwestra Dwójce. Były już piosenki z okresu buntu przeciw mainstreamowi. Był czas dzieci kwiatu. Co jeszcze będzie? No, będzie teraz punk. No, może trochę niespodziewane jak na tę porę roku i tę porę dnia, ale to będzie punk przy starych instrumentach albo ze starymi instrumentami na żywo, ale też z odrobiną historii, no bo każda muzyka jest dobra, jeśli zawiera w sobie jakąś historię, najlepiej emocjonalną. A ta muzyka, którą usłyszymy za chwilę, bardzo emocjonalna. Czekamy na 2012 rok? Czekamy! A ile nam zostało do tego 2012 roku? Ile? Spójrzmy na zegarki. Ile jeszcze mamy czasu na wspomnienia, na podsumowania? Godzina 45, mówi pan w zielonym sweterku. Bo jeden pan podał tutaj w objętości, ile mu zostało jeszcze. Nie o to pytaliśmy. W każdym razie, kochani, my tak naprawdę w tym miejscu, we Wrocławiu, przebiegamy myślami daleko, daleko w przyszłość. Myślimy o 2016 roku, bo wtedy Wrocław zostanie europejską stolicą kultury. A tradycja nakazuje, żeby w danym roku dla europejskie miasta dali Wrocławia w 2016 będzie San Sebastian. No właśnie, i dlatego za chwilę zobaczycie naszych artystów, również baskijskich wykonawców, którzy wspólnie z zespołem Gruta, z folkową kapelą Gruta będą dla was śpiewać. Właśnie to jest ta historia, o której mówiłem, pieśni buntu polskich chłopów z lat, z roku, z wieku 17 i 18. No tak, to są przez członków zespołu Gruta odnalezione teksty buntowniczych chłopów. Do nich napisali muzykę, muzykę właśnie w charakterze bardzo, bardzo punkowym, i powstało z tego coś zupełnie niezwykłego. Gruta, czyli Gruta Buntownik. A tak, co się będzie działo? Rewolucja, słuchajcie, nadchodzi rewolucja. Zaczynamy!